Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Z tej strony Wojsko, a ja witam was, no, w grze World of Tanks Console. Słuchajcie, poprzedni materiał, żem miał około 20 minut, 20 paru, i zaprezentowałem wam 4 nowe pojazdy w trybie zimna wojna. Zostały tak naprawdę, zostało 5 pojazdów. Nie, przepraszam, zaprezentowałem. 5 pojazdów wam zaprezentowałem, zostały 4. No, w trybie II wojna światowa zaprezentowałem wam 4 pojazdy nowe włoskie. I cóż, dzisiaj lecimy, słuchajcie. Kolejny pojazd po Sheridanie jest to Stingray. Stingray, który wygląda w taki oto sposób. Jest to już nowoczesny, zresztą bardzo to widać, taki bardziej podstawowy czołg bojowy. Wieżę ma naprawdę dość ciekawą, taką powiedziałbym leopardopodobną. Natomiast kadłub taki bardziej challengerowski, czy też no, taki dość mocno zmodyfikowany kadłub czołgu Chieftain. Ale zobaczmy, co oni nam tu napisali. W połowie lat 80. XX wieku firma Cadillac Gage, obecnie Texton Land and Marine, podjęła prywatne przedsięwzięcie wyprodukowania niedrogiego czołgu lekkiego, przewidzianego na rynki międzynarodowe, które można by transportować drogą lotniczą. W wyniku tego powstał Stingray, lekko opancerzony pojazd mieszczący 4 członków załogi. Stingray jest wyposażony w gwintowane działo L7A3 kalibru 105 mm, stabilizację działa, silnik diesla Allison 8V92TA o mocy 535 koni mechanicznych z turbodoładowaniem oraz zawieszenie skrętne. Powinno być oraz zawieszeniem skrętnym. Królewska Armia Tajlandii wprowadziła pojazdy Stingray do służby w 1982 roku, zamawiając 106 jednostek. Obecnie Tajlandia jest jedynym krajem stosującym ten czołg. Dlaczego jedynym? Warto wziąć pod uwagę, że w latach 80. Chociażby Niemcy mieli swoje Leopardy jedynki. Amerykanie mieli już swoje czołgi Abrams oraz Patton, natomiast Brytyjczycy z kolei mieli no Chieftainy oraz Challengery. A Sowieci, jak to Sowieci? T-72, T-62, T-55, tak więc no pojazd, krótko mówiąc, może nie był zbyt komercyjny, ale niemniej swoje miejsce w siłach zbrojnych pewnego kraju uzyskał. Po Stingrayu mamy Stingray 2, który na pewno wygląda nowocześniej, tak? I zdecydowanie jest to po prostu dość mocno zmodernizowana i ulepszona wersja pierwszego czołgu Stingray. Stingray 2, przeznaczony głównie na eksport, a nie do użycia przez armię amerykańską, był produkowany przez firmę Cadillac Gage, obecnie Texton Land and Marine, począwszy od 1996 roku. Chociaż Stingray 2 używał tego samego działa kalibru 105 mm o niskiej sile odrzutu, to co Stingray 1, to miał również takie ulepszenia jak poprawiony cyfrowy system kontroli ognia oraz ulepszony pancerz dodatkowy i laminowany, zapewniający lepszą ochronę. No, tak więc zresztą jak widzicie, nie wiem czy widać tak dobrą sprawę, bo nie wiem. No, na pewno widać, że jest ten pojazd nieco większy, tak? Wieżę też ma zdecydowanie inną. Działo ma, nie wiem, jakieś takie krótsze, bym powiedział, natomiast wygląda całkiem nieźle. No i po Stingrayu 2 możemy iść w 2 pojazdy. Pierwszym jest M8 AGS, który wygląda w ten sposób. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju, może nie tyle co modernizacja, ale
wersja Stingraya, właściwie bazująca na podwoziu i na kadłubie czołgu Stingray. M8AGS rozwijany w ramach programu Armored Gun System. AGS z lat 80. XX wieku, w którym powstał również czołg ekspedycyjny. Był produkowany przez firmę FMC, później znany jak United Defense. Początkowo znana pod nazwą Close Combat Vehicle Light, czyli w skrócie CCVL. Miał ostatecznie zastąpić pojazd M551 Sheridan. Był wyposażony w dział XM35 kalibru 105 mm i dawał możliwość użycia zestawów pancerza modularnego, co zapewniało niską masę i możliwość transportu drogą powietrzną. Jednakże zmiany w finansowaniu i priorytetach doprowadziły do jego anulowania. Tak więc, no, można powiedzieć, że kto zdecyduje się na tenże pojazd, będzie grać, a jakże by inaczej, papierowym wręcz pojazdem, który był w planach, ale no niestety zbyt wiele z tego nie wyszło. Wybaczcie zawiercenie, ale pozwólcie, że dokończymy już, dobra, bo przed chwilą miałem takie pół godziny bez wiercenia, więc stwierdzimy, hej, dobra, nagram. No i cóż. No i oczywiście drugą drogą od Stingraya 2 jest pojazd M3A2 Bradley. Tak, moi drodzy, ten transporter, który zastąpił M113, popularny M2 Bradley, który jest wykorzystywany zresztą do dzisiaj przez siły amerykańskie w różnych wersjach, wariantach specjalistycznych, niespecjalistycznych, bojowych, z różnym rodzajem uzbrojeń, czy to z karabinem maszynowym, czy z działkiem, czy z wyrzutniami rakiet, czy też połączone wszystkie trzy. No, Bradley jest platformą, bądź co bądź, dość uniwersalną i podatną na modyfikacje, co oczywiście jest wręcz bardzo dobre. Zobaczmy, co Wargaming nam tutaj o tym pojeździe napisał. Pojazdy Bradley wprowadzono do służby w 1981 roku jako następcę transportera opancerzonego M113 z zamysłem dotrzymania kroku radzieckim pojazdom BMP-1. Chociaż M3 Bradley wydaje się podobny do M2, który miał być bojowym wozem piechoty, to sklasyfikowano go jako bojowy wóz rozpoznawczy i używano głównie w roli zwiadowczej. Mieści 5-osobową załogę w porównaniu do M2, którego załoga liczy 7 członków, ale przewozi też 2 razy więcej amunicji. W wariancie M3A2 można zamontować wybuchowy pancerz reaktywny, tak zwany pancerz ERA. I no, trzeba powiedzieć, że jest to, powiedziałbym, że jeden z tych pojazdów, który potrafi wystrzeliwać rakiety. Tak naprawdę chyba nie spotkałem się w może nie tyle co w żadnej grze, ale no, raczej nie ma w grach pojazdów, które by wystrzeliwywały rakiety, poza jakimiś grami strategicznymi. Natomiast w grach zręcznościowych, kurwa, jak mnie wnerwia to wiercenie, wybaczcie, ale to nie zależy ode mnie. Też cię kocham. I no, cóż mogę więcej powiedzieć? Jest to jeden z tych pojazdów, który nie wiem, czy bym chciał posiadać w grze. Pewnie tak. Ale ja, jeśli już, to w jakiejś grze strategicznej. Natomiast tutaj musiałbym poświęcić nie wiem ile czasu, godzin. Ale kto wie, może kiedyś, może za jakieś 30 lat, jak stwierdzę, hej, nagrałem materiały z gry, dobra, może czas wrócić do World of Tanks konsol na przynajmniej 2 lata albo 3 i zacząć robić i grać po materiały. Więc, moi drodzy, tak oto prezentują się
pojazdy, które wam zaprezentowałem w przednim materiale w trybie II wojna światowa oraz pierwsze pojazdy w trybie zimna wojna. No i cóż, oczywiście dzisiaj również w trybie zimna wojna zaprezentowałem wam kolejne, kolejne cztery pojazdy. Tak więc jeśli jakieś nowe wozy się pojawią, to oczywiście dam wam o tym znać. A wy dajcie mi znać w komentarzu taki wasz odzew, czy byście chcieli, żeby na przykład co jakiś czas, na przykład, nie wiem, raz na 2-3 miesiące zrobić po prostu przegląd pojazdów, co my tutaj mamy w poszczególnych drzewkach i wszystko to by było po prostu w jednej playliście, czyli na przykład określenie pojazdów nacji, gdzie bym wam po prostu pokazywał, jakie pojazdy, oczywiście byłyby to wersje podstawowe, tak, nie z jakimiś tam dodatkami, działami i tak dalej, tylko po prostu sam wygląd pojazdu, który otrzymujemy, kupując go oczywiście na dobry początek. No i co by było? No przede wszystkim byłoby tak, USA, ZSRR, tak, Trzecia Rzesza, tudzież Niemcy, Wielka Brytania, Japonia, tak, Francja, no masa tych pojazdów by była i w zależności od tego, ile by było tych pojazdów, no to te filmy mogłyby trwać różnie, bo chyba najwięcej, z tego co pamiętam, przed tą felerną aktualizacją, która tak bardzo zjebała, za przeproszeniem, wygląd tego drzewa technologicznego, no to tych pojazdów Niemcy mieli chyba bodajże 73 albo 72. A teraz mają 65 i chyba, nie wiem, ZSRR dorównuje i chyba można powiedzieć, że jest tak, no dokładnie. Ewentualnie czołgi premium, ale to wiecie, czołgi premium, nie? 328. Ale drzewko czołgów premium, kurwa, musi być. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że materiał wam się spodoba. No i cóż, dajcie znać, czy byście właśnie takie materiały raz na 2-3 miesiące z jakiejś konkretnej nacji byście po prostu chcieli. A tutaj żegnam was ja i mój amerykański czołg ciężki T-32. To tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów na kanale, i które niedługo, właściwie nagry praktycznie po tym materiale, jeśli ktoś kurwa nie będzie mi wiercił, do World of Warships Legends, bo tam również pojawiły się nowe pojazdy pływające. To tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa!